kto miał przyjść, to przyszedł, a reszta się będzie później. No, więc cześć mnie pewnie zna i wie, że jestem Ailish, jak nie, cześć. Cześć, mówię też mnie, że należy do grupy DNA, czyli Draconisem Ailish, tak, to nie jest skomplikowana nazwa. I czasami zdarza nam się popełnić jakąś inwitkę na konwent, czy 2, czy 8. Więc na przykład, jeśli nie wiem, ktoś z Was widział inwitkę na Meta? Tak. To właśnie ja i Drago, której tu nie ma. Ale więc w każdym razie to już może Wam powiedzieć mniej więcej, o jakiego typu animacji w ogóle będziemy mówić. Więc tak, w tym panelu chciałabym to podzielić na dwie części. Po pierwsze, powiem Wam co nieco o animacji, czyli rzeczy, które na pewno wiecie, ale w sumie warto je mieć w prezentacji, bo tutaj prezentacja jest ładna. A część rzeczy, które mam nadzieję, że będzie dla Was nowością i ciekawostką i czymś, na co pewnie nie zwraca się uwagi, kiedy ogląda się filmy, w sensie bajki, kreskówki i w ogóle zanimowane jakieś twory, a są całkiem ważne, więc to bym chciała przedstawić. A potem, znaczy w międzyczasie pokażę, nie widzę co tam masz napisane, bo jestem ślepa. Bo co to jest za to będzie widać. Ale mogę podejść i zobaczyć, co tu piszesz. A co? Tak właśnie. No, a dalej co będziemy robić? I dalej już jest kwestia, w której muszę zapytać się, co pragniecie wy? Co wam się bardziej spodoba? Mam dwie misje, które będziemy robić. Chciałabym, jako że są to warsztaty, to chciałabym was też zachęcić do spróbowania czegoś. Dokładnie. Więc możemy zrobić dwie sposoby, czyli spróbujemy zanimować coś ręcznie, sposobem poklatkowym, zaraz będę wszystko wytłumaczyć, o co chodzi. Albo spróbujemy coś wspólnie, czyli was tu zaproszę po prostu bliżej, nie mówię teraz, tylko pod koniec, i spróbujemy coś zanimować wektorowo. Nie wiem, co chcecie. Jeśli zanimujemy coś wektorowo, to będę mogła to zrenderować i będziemy mogli na zakończeniu w ogóle ten puścić to i coś od nas wszystkich. Bo jeśli chodzi o rysunkowe, to niestety o takiej godzinie w tym panelu ja się nie będę robić, żeby to zmontować, ale zdarzyło mi się już raz prowadziłam podobny panel, więc potem zrobiliśmy zdjęcia wszystkich klatek i zmontowaliśmy to w animację. Więc mogę to zrobić po konwencie, więc to się namyślicie przez ten czas, jak będę robić wstęp i potem zadecydujecie, co będziecie wolić w konwencie. No to tak, no to myślę, że w zasadzie pytanie was, czym jest animacja, jest głupstwem, bo i tak wiecie, no ale docelowo wszyscy wiecie, każdy w zasadzie będzie nam wskazywać, jakby o co w ogóle chodzi, nie? Chodzi o to, że mamy zestaw obrazków, które w odpowiednim tempie, jeśli są ruszane, no to sprawiają nam wrażenie, że podstawa, każdy to potrafi powiedzieć. Chociaż pamiętam, że byłam w gimnazjum, kiedy autentycznie na języku polskim kazano się uczyć tej definicji. Bo czemu nie? No ale myślę, że każdy orientacyjnie wie, jak to działa, zresztą każdy myślę, że gdzieś tam oglądał jakieś poszczególne klatki, jakieś rzeczy. A skoro jesteście na tym panelu, to być może po prostu oglądaliście, jak się robi animacja, albo jak wygląda sam proces tworzenia. No tak, pytanie do publiczności. Ile klatek jest potrzebne, żeby sprawiać względne wrażenie ruchu, ale w sensie takim podręcznikowo 200 na sekundę? Nie, mówię względne wrażenie ruchu. Czyli nie mówię o tym... Zobacz, mi 24. A ja myślę, że płynny ruch przy 24 to... Okej, a w sensie, pytam was o podstawowe wrażenie ruchu. A, podstawowe. Tak, podręcznikowe, nie wiem czy kojarzycie. Dwa. Nie. Nie wiem, czy razie jest tak. Okej, czyli tak, że zmieniasz 24 na 12, tak? Mi tak mniej więcej nie wiem. 10, 12? Ja bym powiedział, że... Ej, ja... Na ja bym powiedział 16. Zaczęło się? Tak, właśnie zaczęłam. Pytam cię. To było pytanie do publiczności. Ile tak was wydaje się, że przyjmuje się tak podręcznikowo za ilość klatek niezbędnych do tego, żeby widzieć w miarę płynny ruch, ale mówię minimalna ilość. 30. Okej, dobrze. Jaka jest odpowiedź podręcznikowa i prawda powie? 12. To jest minimalna ilość klatek, która jest potrzebna, żeby dać w miarę wrażenie jakiegoś sensownego ruchu. Ale widać, że ten ruch się ścina. To jest widać, jakby ktoś był trochę robotem, ale nie tak się rusza, nie? Więc w telewizji, w grach i tak dalej, głównie w telewizji tutaj jest cały zestaw. A w anime do ile? W sumie nie wiem, jak jest czy jest standard USA czy europejski. Ale co? Jest też formatowo, w sensie... Jeszcze nie wiem. Mówię tak, ale to jest standard, więc nie wiem, czy to jest europejski czy amerykański, to pewnie amerykański, bo bardzo się lubują w tym, co Amerykanie stworzyli. Ale nie potrafię mieć bardzo płynną animację, tak samo nie potrafię mieć bardzo niepłynną animację. Tak, oczywiście. No wiesz, to wszystko zależy, ile
są klasy i ilo są... trójkach, albo trójkach mają takie ten... Jak najbardziej. Więc tu macie ogólnie takie najbardziej podstawowe wartości. Więc ogólnie myślę, że czym jest klatka na sekundę, tłumaczyć nie mogę, nie? Czyli ile razy mamy obraz w ciągu jednej sekundy i to jest w zasadzie tak naprawdę nasza definicja płynności animacji. Czym więcej, tym bardziej płynna. Czym mniej, tym bardziej nam się to ścina. 12 to jest minimum i jak zobaczycie przy rysowaniu własnym reżim, nawet to 12 wydaje się momentami okropną mordęgą. Dużo animatorów animuje właśnie na dwójkach. Właśnie jak tego... normalnie to są 24 FPS i animacja na dwójkach. Tak, to tak. Czyli tak naprawdę masz 12 klatek razy 2. Tak. Tak naprawdę. Czyli dostajemy razy 12 klatek na sekundę, tylko programy są tak dostosowane, tak, że już są zakodowane jakby na standard 24. Bo tak naprawdę najłatwiej się stosuje 24, bo to jest fajnie dzielić sobie na odpowiednie ilości klatek. Więc myślę, że każdy z Was zna też doskonale to porównanie. Mam tutaj przygotowane parę linków. A tak. Więc myślę, że każdy zna to, zna ten porównanie. No nie mam pojęcia, czy coś tu otwiera bitwy. Na jednym razie Internet Explorer przygotowarka. Co? Nie, studiujemy technologię, ale z zainteresowania też animuję. O, kumpel, to ścina. Właśnie, to jest ścina. Czy ścina chyba dlatego, że laptop nie ogarnia. Ale myślę, że można coś zauważyć, że ta 15 bardziej lata, a 120 mimo wszystko troszkę później, chociaż szkoda, bo nie sądziłam, że ten laptop będzie trochę... Zależy, że ten skarb otwarty, więc no... niż się spodziewałam. No nie moje. Czekajcie, mam jeszcze drugi, może one jakoś otwarcie. No Firefox tak ścina, bo ma otwarty tyle kart. O, tu myślę, że... nie no, dalej się ścina, ale... nie tak strasznie. Ale porównajcie chociaż 15 do prawie setki, nie? To myślę, że widać, że to jest wszystko. Chociaż, no, ale myślę, że nieraz każdy z Was widział te gify, nieraz się pojawiają w różnych miejscach, jakieś fejki, naligami. To... jak jest mało, to często się pojawia takie trochę rozmazanie z obiektu. Bo to jest fajna technika, żeby mieć małą klatek, a zasadniczo fajny efekt. No dobra, no to idziemy dalej. Skoro docelowo wiemy sobie o tych klatkach, w tej prezentacji, w tej wstępnej części będę trochę skakać z tematu na temat, bo chciałabym parę różnych rzeczy pokazać i powiedzieć. No to teraz myślę, że każdy z Was jest mi w stanie powiedzieć, że w zasadzie możemy parę różnych rodzajów animacji wyróżnić w zależności od technologii, od sposobu rysowania, bądź od sposobu w ogóle przygotowywania ostatecznych klatek. No to myślę, że zaczniemy od takich najbardziej podstawowych, czyli wiecie, każdy pewnie z Was wie, czym jest animacja poklatkowa. Polega na tym, że po prostu no, każda klatka jest narysowaną klatką i po prostu polega na tym, że po kolei rysujemy od jednej do którejś. Zaraz zrobię, opowiem wszystkim, jak to się faktycznie odbywa, bo tak naprawdę nie rysuje się od pierwszej klatki do ostatniej, tylko robi się tego do poklatkowej oczywiście także widzia się wszelkiego rodzaju lalkowa animacja. Czyli po prostu musimy po kolei, scena po scenie robić każdy ruch, każde po kolei zdjęcie, więc to jakieś znane przykłady i tak dalej. No i oczywiście animacja 3D. Można było powiedzieć, że w animacji 3D też sobie generujemy przecież klatki, klatka po klatce, nie? Ale idea jest taka, że robiąc animację 3D, tak naprawdę najczęściej robimy punkt pierwszy, punkt ostatni i w większości przypadków program sam sobie dopasuje położenie, więc jest to troszkę inaczej. Tak? Można powiedzieć, że tak. Jest łatwiejsza 3D. W gruncie rzeczy do samego animowania jest łatwiejsza, ale z drugiej strony masz większy problem z ruchem postaci. Bo bardzo często w rysunkowej pamiętaj o tym, że w animacji 3D masz postać trójwymiarową. W rysunkowej, mając postać od przodu, możesz zapomnieć, że w zasadzie kucyk, jeśli stoi przodem, gdzieś tam pamiętasz o tych tylnych nogach, ale w sumie cię tak mało obchodzą. Gdzieś tam je ruszysz troszkę, żeby to wyglądało, że niby chodzi. A w animacji 3D musisz zanimować wszystko, bo wystarczy, że nie wiem, jakby i tak będziesz musiał zanimować też cały jakby obiekt. I pod tym względem jest to trudniejsze, jeśli chodzi o obsługę. Kolejna rzecz. Oczywiście takie wyróżnianie typu animacji tego typu, tak naprawdę, wyróżnianie animacji pod względem takich typów, to jest w zasadzie trochę bez sensu, bo na przykład jak mamy wiele elementów, które są łączone. Tak naprawdę animacja 3D, a animacja lalkowa jest względnie w zasadzie bardzo podobna, dlatego że tu mamy lalkę trójwymiarową generowaną przez komputer, a tu mamy lalkę, która jest sobie fizyczna. W zasadzie idea jest bardzo podobna, czyli cały czas ruszamy elementami. Więc, ale to, co Wam podałam? Chciałam głównie tak naprawdę przedstawić ten element, żeby pokazać Wam, do czego w zasadzie się przydają. Bo tak naprawdę, gdybyśmy my stwierdzili, że zrobimy sobie animację, to gdybyśmy chcieli zadecydować, jaki rodzaj animacji
animacji zrobić, to w zasadzie, no, tak, nie wiem, tak naprawdę większość ludzi decyduje się, bo po prostu zaczęło używać jakiś program i stwierdziło, że używa ten program, umiem go już ogarnąć, to będę robić takie typu animacje. Teraz część z nich ma jakby przewagę nad innymi, jeśli coś próbujemy robić, więc jak myślicie, co jest takiego bardzo fajnego w animacji typowo rysunkowej? Mamy dużą swobodę tego, co się dzieje na ekranie. Dokładnie. Możemy zrobić co chcemy, możemy perspektywą bawić się, możemy bawić się, wyobraźcie sobie zrobić 3D fragment, kiedy postać się rozpływa, przyjeżdża do kamery i nagle ten, jakby to byłby hardcore, w sensie ja się bawiłam w 3D i to byłby hardcore, naprawdę, i wiele gości też do mnie. A w animacji rysunkowej robisz kartę po kartce, zajmie ci to mniej więcej podobną ilość czasu, ile robisz po prostu taki ruch, a ruch. Słyszałam, że Japończycy jeszcze bardziej sobie oszczędzają pracy, że wykorzystują właśnie jakieś mangi, że manga to są dynamiczne obrazy, niepokomowane obrazy, jak z japońskiego manga. I słyszałam, że to jest jej strona tak naprawdę, że kreska jest taka, nie, kreska jest... Bardziej częściej, no tak w sumie, manga jest bardziej dzika w rysunku, jakby więcej ma różne elementy, które są bardziej, sprawiają wrażenie ruchowe. Ale... Tak, to bardzo łatwo widać. A wiesz, że świetnie kosztuje odcinek anime. Różnie, w zależności od studia, w zależności od budżetu. Od 100 do 30 tysięcy dolarów za odcinek, czyli jest oszczędne, 20 minut animacji. I tak seria w serię. A my jeśli musimy produkować to zakurs, który zrobić. Tyle milion taki wieżowy kilka milionów. Owszem, ale też fakt, że anime mają tendencję do ułatwiania sobie bardzo roboty i właśnie to już będzie kolejna rzecz, którą pokażę. Więc jak już mówiłam, to dodatkowo daje sobie efekt, jeśli chcemy bawić się perspektywą, ale związaną też taką bardziej abstrakcyjną. Właśnie wszystkie elementy abstrakcyjne to do animacji podatkowej są super. Jeśli chodzi o nas, jeśli my byśmy chcieli coś zrobić, to bardziej skomplikowane ruchy, obroty postaci, czy ten byłoby do tego super, nie? Ale w zależności, jeśli chcemy mieć animację taką typową jakby w wyglądzie 2D, to tak naprawdę w tym przypomnieniu jakby, jeśli idziemy do wektorowej, to jest troszkę jeszcze inaczej, ale w każdym razie wtedy naprawdę możemy sobie pozwolić na dużą swobodę, dużą kombinację, możemy parę rzeczy zupełnie niezależnie od siebie całkiem narysować, animować. Oczywiście mówię, w 3D też to da się zrobić, ale szczerze w 2D jest łatwiej, w sensie takiej rysunkowej, pokładkowej. Jedna postać przemienia się w inna. Tak, na przykład. To jest o wiele prostsze zdecydowanie. Ja tu mam coś takiego. Więc tak, jeśli chodzi o dynamiczne akcje i tak dalej, i w jednym i w drugim to jest na podobnym poziomie. Jak już mówiłam, w zasadzie 3D trzeba bardziej uważać na modelowanie całej postaci, a nie jakby fragmentów. Bo w 2D pamiętajcie, jak się obrócimy, to naprawdę nie przejmujemy się tą ręką, bo jest zasłonięta. Więc tylko jak ją dysponujemy, to wtedy już się nie przejmujemy, ale nie przejmujemy się tym, co jest w zasadzie niewidoczne. A w 3D trzeba pamiętać o wszystkim, bo nagle zapomnisz ruszyć jednego różka, nagle potem postać się obraca, a różek zostaje tutaj, bo go zapomniałeś ruszyć. I ty robi taki ładny cisk tutaj, bo został ci. Więc, nie, mam na myśli, że coś takiego, że zrobisz postać, która, nie wiem, ma jakieś elementy na ręce, robisz, przejmując się najważniejszymi elementami, czyli stoi z tej strony. Obraca się tu, innym obiektem jest rożek na ręce, więc rożek obraca się z ręką. Wystarczy, że tu, ile naszej pracy właśnie trzeba włożyć, żeby coś taką postać zajmować? Ciężko to powiedzieć na to pytanie, zależy jaką postać, znaczy, zależy... Chodzi o właśnie o tą pokładkową wyśmiotą. Mogę pokazać coś. Ja pokażę jakieś proste rzeczy. Ja czasami robiłam z nudów po prostu nify. Tak, no to właśnie nify, więc... Wiesz, ale takie nify. Więc różne. Ja tu mam... Dobra, to był w zasadzie gif, tylko nie jest gifem. Ja to zrobiłam na zasadzie... Czekaj. Czekaj. To były jakieś 4 godziny roboty. To się zapętlają. Sorry, kolejne rzeczy się włączają, co? Dobry, pokaż. Tak, że... Pokaż was to. Zaraz, to przejdziemy później jako przykład z prawie dobrego. Tu na przykład mamy drogę wspólnie z Pinginową. Mieliśmy w zimowym fragment, który był wszystko robione wektorowe, ale jeden fragment właśnie polegał na zmianie perspektywy. Właśnie w nim robiliśmy, tu jest chyba 10 klatek. To jest mało, bo to było po prostu do i tak dzisiaj czegoś, co było w całości wektorowe, my potem i tak to przerabialiśmy. Ale tak, no to było w zasadzie tekst, żeby zobaczyć, czy w ogóle to się rusza sensownie i tak dalej. I to
prostu obrazka. Skróć ten czas tak mniej więcej o 30% i pomnóż przez ilość klatek. Ponieważ po czwartej klatce zaczniesz mieć dość znajomania się tą jedną kreską, żeby była idealna i zaczniesz po prostu rysować to szybciej. W sensie mniej się przejmować szczegółami, bo i tak nie będą widoczne. Znaczy mówię, zobacz, nie wiem czy kojarzycie serial często obrazków, gdzie na przykład z filmów Disneya są pokazane różne derby i tak dalej. No, to są derby dlatego, że ktoś jedzą stopowo. Kiedy jest film, nigdy nie widzi się takich rzeczy. Więc jakby to jest ta idea, że często nie warto się stosować, nie warto stosować taką. My tutaj był już bardziej, o, on jest, sorry, nie jest zapętlony, bo był nam potrzebny do jednego obrotu po prostu. Tak, nie? Chcesz powrócić? Tak, w Wiki NLP też jest lista błędów animacji. Pytanie, tak, jest. Ile z tych błędów animacji my dostrzegamy? Tak. No, no właśnie, widać to wszystko. Tak. Może z Was, może dobrze zauważyć, że tak jeszcze nasz czas. No, więc dlatego tak, skoro mowa o oszczędności czasu. Więc myślę, że poza tym, co jest Wam znane, myślę, że doskonale znane Wam jest też to. Tak, możecie pewnie kojarzyć ten serial. Mam nadzieję, że kojarzycie. Więc ja strasznie. Czyli docelowo animacja oparta na wektorze. Ja już się różnię na tą zasadzie trzeci rodzaj animacji. Rastrowego masz po prostu fixę. Wektory polegają na tym, że masz jakby obiekt, który jest generowany przez komputer i jest... Znaczy to zależy jak to macie, ale tak, jest to normalne. Polega na tym, że są obiekty, które są nieskończoność skalowalne, dokładnie. To nie jest obraz, czyli nie ma jakiejś tam wyjątkowej wagi, zwyczaj jest skalowalne. Zapis cyfrowy, co to ma być, jaki punkt, w którym dokładnie miejscu, w sensie w stosunku do innych punktów. Czas? Nie, właśnie są najszybkie. To jest... Najszybsze od rastrowego? Tak. Znacznie. Znaczy oczywiście jeśli taki wektor wyeksportujesz sobie w gigantycznym formacie i zapiszesz jako obrazek, no to wtedy będzie to dużo. To już nie będzie wektor-wektor, to też będzie grafika rastrowa na podstawie wektora. Znaczy, to jest tak, że jeśli wektor rowy próbuje się robić cieniowanie i różne inne bariery, to może się tylko rozrosnąć, tak? Tak, wtedy oczywiście tak, jak bawisz się jakieś mesze i jakieś inne. Dobra, ale wracając do animacji, bo jak tam idzie. Więc dlatego, dlaczego ja dałam tutaj dostać jako oddzielnie rzecz? MMP jest małą cieniowanie, mało taki... Tak, ale to co podają z innego powodu. W zasadzie, gdybyś tak naprawdę zastanowić, jest to animacja, która jest pomiędzy tak naprawdę taką animacją rysunkową, pokratkową, a 3D. Ponieważ polega na tym, że tak naprawdę w większości używamy programów typu Flash, typu Anime Studio, które polegają na tym, że tworzysz sobie zestaw najważniejszych elementów, a coś pośrodku ci się samo wypełnia. Tworzysz ustawienia punktu w jednym miejscu, w drugim miejscu, i program sam sobie dopisuje, co było pomiędzy. Oczywiście wiadomo, trzeba to odpowiednio modyfikować, bo nie wtedy będą dochodzić różne rzeczy, z czym zaraz będę pokazywać przykłady. Ale w tej chwili nie idzie o to. No to tak. Przyznam się szczerze, że kiedyś czytałam właśnie artykuł na temat cyku, że ktoś pokazał cyki i stwierdził, animacja upada. Animacja umiera, ponieważ ludzie używają teraz wektorów do robienia animacji. A to jest złego wektora, to jest niego. Bezależnie, w sensie według mnie nic. Ale zaraz właśnie człowiek to argumentował właśnie, że jest prostota, że sam ruch zaczyna być prosty. Bo tak naprawdę, mając w szkole, używamy znowu tak naprawdę laleczka. Mamy obiekty, które przemieszczamy. Nie rysujemy na nowo, tylko tak naprawdę przemieszczamy to, co już mamy. Modyfikujemy. Zaraz też będę mówić, co w ogóle można modyfikować, co myślę, że jest dość oczywiste, ale jednak. Więc tutaj dam różne przykłady. Myślę, że niektórzy znają tą animację internetową do teledysku. No to będę, nie wiem, czy widzieliście starsze animacje tego dzieła? Będziemy mieli starsze animacje. To była prawie jedna z jego pierwszych. Będzie miała, ale jak jest bardzo proste i zwykle zapętlone. Więc to jest niesamowite, że ogarnął się zrobić coś takiego. No, nowy serial z Prodwa jest też techniką jak najbardziej o oparciu wektoru. Tylko, że to już jest robione przez mega profesjonalistów i tego zazwyczaj nie widać. Ale to nie jest... Co do tego, to bym się tak nie spodziewał. Czasami widać, ale w większości przypadków wygląda to ładnie, płynnie i tak dalej. Jakbyś chciała włączyć... Ale co? Ja mam przeniewany To jest nowy, to nie jest Król Lew, tylko to jest serial. Teraz jest ten już właśnie Lion Guard, jakoś tak jest właśnie... Ja strasznie, to jest ogólnie... Też ma chodziła. To pomija drugiego Króla Lwa, tak w ogóle jeszcze nie oglądałam, ale jakby to jest ta sama technologia, więc jeśli ktoś oglądał, to szczerze, jak ja pierwszy raz zobaczyłam trailery, to ja nie wiedziałam. Więc jak poszukać, i faktycznie okazało się, że jest to typowo animacja oparta na wektorach. Nie wiedziałam, więc jak chcecie, możecie sobie potem popatrzeć. No i jak
trzeci przykład. Ona ma bajkę, jest fajna. O! Jako trzeci przykład, nie będzie ktoś z was znać. Ktoś słyszał o Bakku? Dokładnie, to jest grupa ludzi. Ja właśnie specjalnie z tego akurat wzięłam przykład, ponieważ uważam, że jest jedna z pojątkowych zasadniczo tego typu serii. Bo właśnie to był ten moment, kiedy przeczytałam ten artykuł o kucykach, którzy stwierdzili, że animacja wektorowa to upadek animacji. A w międzyczasie właśnie gdzieś tam oglądałam nowe sezony Bakku i to było dla mnie po prostu wybuch, bo zaraz wam pokażę dla tych, którzy nie znają, jak Bakku wygląda. Jakby powiedzieć, że... Obejrzymy cały odcinek? Nie, tylko fragmencik. Cały odcinek obejrzymy. Nie, za mało czasu mamy. Jeśli chcemy, to ktoś będzie tylko. Muszę... Sezon drugi, 19. Sorry? Gaśku, sorry. Ja chciałabym bardzo odcinek, dobra, ale nieważne. W każdym razie, to jest animacja zrobiona... Nie, chciałam tu pokazać samą animację, ale widziałam zły odcinek. Chciałam wziąć odcinek, bo był debak za tych i grupu animacji. Za bardzo płynny. No właśnie, jeśli ktoś opanuje to do perfekcji, naprawdę może robić niesamowite rzeczy. To jest wszystko robione wektorowo. Czytajcie, to jest wszystko robione we Flashu. Bo tak naprawdę na tym polega, co najbardziej podstawową rzeczą, w sensie animacji wektorowej, to najbardziej się kojarzy po prostu z Flashem. Czyli wszystkie te filmiki flashowe w internecie, to jest dokładnie ta sama technologia, co ten serial. I po prostu zawsze nie da, tak? Czy też nie zgodnie? Zresztą nie, no myślę, że oni tutaj... Znaczy, patrząc ile czeka się na kolejny sezon tego serialu, to oni tutaj całą masę pracy robią. Ale ogólnie, zobaczcie, jak w ogóle to już może wyglądać w ogóle, jeśli ktoś po prostu wie, co robi. Teraz, według mnie uznanie animacji wektorowej za gorszą jest trochę średnio strony. Ale to się wygląda jakby takie wymieszane z szlem. Nie, to nie jest szlem, ani trochę. Bo wygląda takie 2,5. A tak naprawdę to są tylko wektory. Dlatego tak naprawdę postawiłam animację wektorową po środku na tych dwóch. No, chciałam inną scenę pokazać, no, ale przepraszam, pomyliłam się i zły odcinek skopiowałam, ale jest ważne. Dobra, wracamy do... Zresztą można jeszcze robić animację 3D, która jest renderowana tak, że wyglądała 2D. A, Mario Kart, właśnie, czekaj, zapomniałam jeszcze o tym. Tak. Docelowo bardzo dużo ilości serii, a szczególnie w anime się to stosuje. Wiem, że może to brzmi dziwnie, bo anime się kojarzą z czymś rysowanym, ale bardzo często Japończycy stosują używanie 3D, renderowane 2D do... Do tego, do pojazdów. W sensie, dlatego że jest tam bardzo dużo szczegółów, których nie musisz rysować tak tylko w tarce, a wyglądają fajnie, bo elementy, które są... Jak to wygląda na obleży, przepraszam? Znaczy, jak wolisz, nie? Jakby nie wygląda to źle, niż na przykład czołg, który nie miałby niczego, z tej tylko czołgły bryło. Chodzi o to, że tak zwane 3D, 2D, to jest coś takiego, że mamy sobie 3D i dajemy na niego efekty, które często nam wygląda to jak 2D. Czyli robi cieniowanie, które nie jest płynne, tylko robi nam coś jakby cel-shading, czyli właśnie jakby ostre granice między jednym kolorem a drugim. Więc przy postaciach wygląda to słabo trochę, ale też często używają, tak, to jest bez. No często używają to do jakiejś postaci tła i tak dalej, ale przy pojazdach najczęściej nawet czasami nie widać, że jest to 3D, dlatego że mamy po prostu bryły. Bardzo często na ostro odcinają się cienie i jakby nie ma takiej gładkiej krzewki. Tutaj już tak ten pan widać w sumie najwyraźniej jest 3D, ale... Wygląda też, wiesz, nie za bardziej bez kontaktu. No, ten nowy wersor nie jest z tego zapachu. Nie, ich syn to nie musi. Dobra, z pierwszym słowem. Ucieka ta technika wykorzystał parę razy do bardziej wyniku i raz do takiego automatu do przyspieszeń. W Golden Force jakieś było to wykorzystane. W sensie 3D. To było zupełnie duże wyrenderowanie modelu 3D? Tak. To też Dlaczego? Zdecydowaliście, że skoro drewno ma teksturę i tak dalej, jakby ma te linie i tak dalej, to łatwiej to będzie zrobić model, który jakby cały czas nie trzeba będzie za każdym razem robić coś takiego. Plus najważniejsze będzie można go obracać z różne perspektywy. Tak naprawdę animacja wektorowa ma jeden najgorszy głos, znaczy najgorszy problem. Zmiany perspektywy to jest okropnie ciężkie. Jeśli chcemy, żeby postać obróciła twarz, to musimy tak naprawdę mieć twarz z boku, z niewidoczną twarz z przodu, spłaszczoną. Następnie obracajmy ją lekko, dajemy widoczną twarz z przodu, spłaszczoną, wyciszamy powoli, bo cofamy twarz z boku, powoli otwieramy twarz z przodu. I to jest strasznie dużo, mamy sporo obiektów, które ci dają ich trend. No, próbujemy robić
wektorowych elementów, które lekko nimi ruszamy, ale co chwilę je przełączamy, ale wtedy to często wygląda tak robotycznie. Więc zmiana perspektywy w animacji wektorowej to jest najtrudniejsza rzecz, więc kojarzycie może za Children of the Night? Tak. Jest taka tam fragment sceny, na samym końcu, dosłownie ostatnia nuta, gdzie Luna coś jest skrzydła do góry, na dół, zlatuje w dół, a następnie jest tyłem pokazana. Nie obraca się. Jak, nie wiem, czy zauważyliście, ale pomiędzy tym, jak jest bokiem, a jest tyłem, ona wlatuje w chmurę. Właśnie dlatego, że obrócenie jest z boku na tył głowy koszmarnie trudne do zrobienia. Czyli nie wykonane. Właśnie Baku pokazuje, że oni się bawią ze wszystkim. I naprawdę robią też obroty, nie wiadomo jakie, i mieszają różne style. Więc to jest na przykład przykład, gdzie oni mają kasę i chcą się to robić. Ale na przykład, jeśli wy byście to robili, to obawiam się, że byłoby to ciężkie, bo to jest naprawdę dużo godzin bawienia się po prostu w głupie, na zasadzie coś ci się rozjedzie, nagle się okaże, że postać ma dwa nosy, bo lekko ci się nie zgodzi przy obrocie. Naprawdę bardzo dużo błędów wtedy może wyskoczyć, jest to trudne. Dobra, skoro jeszcze mówimy o takich klasycznych, najważniejszych elementach animacji, no to myślę, że powiem na tym, co powiedzieć o animacji progresywnej, animacji opartej o klatki kluczowe i jak to się ma do animacji wektorowej. Tak. Czy ktoś w ogóle zbiera, czy jest na przykład animacja progresywna? To jest... co? Nie wiem. To jest to, jak się najpierw daje klatki kluczowe, a potem do... Właśnie, to jest animacja oparta o klatki kluczowe, tak jak mówisz. Animacja progresywna jest, polega na tym, że rysujemy klatkę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, w sposób, aż dochodzimy do 256 klatek i mamy już dość. To na tym polega. Polega na tym, że rysujemy od pierwszej klatki i idziemy po kolei przez kolejną. Plusy? Dynamika, cichość. To jest super. Do scen walki to jest świetnie. Minusy? Nagle postać ma trzy razy dłuższe ręce niż miała na początku. Ciężko jest wtedy zachować proporcje, ciężko jest dopasowywać tempo, wiesz, to sobie liczysz tak na klatkach. Jak rozkładasz je sobie wcześniej i mniej więcej wiesz kiedy to powinna postać robić. Ale też jest faktycznie trudniej wtedy wpasować tempo. No, a animacja oparta o klatki kluczowe, to myślę, że większość z was intuicyjnie wie. No to tak, ta progresywna to jest przykład na przykład tej pani tutaj. Nie wiem, czy ją się widać, ale ona powoli się obraca, a chyba dwa razy wiele jej oczy niż miała tutaj. Mniej więcej coś takiego. No i to jest po prostu przykład, że powoli rysujemy od pierwszej klatki do trzeciej, dopiero potem wypełnia klatka kluczowa, schylone swoje klatka kluczowa, wyprostowany człowiek, lekko obrócony klatka kluczowa. Teraz taka, że dzięki temu na pewno będziemy pewni, że zachowamy proporcje i na pewno będziemy pewni, że wszystko mamy w czasie. Więc tak naprawdę większość ludzi korzysta z tego typu, do takiej typowej animacji, w sensie bez jakichś udziwnień i bez jakichś bajec. Bo ten system jest tak naprawdę najprostszy i najbardziej korzystny. Dzięki temu pomiędzy klatkami kluczowymi możemy też manewrować tempem. Ja zaraz o tempie jeszcze będę mówić, jak zrobić wrażenie szybszej animacji, wolniejszej animacji, używając tylko klatek, ilości klatek pomiędzy jednym a drugim. Więc myślę, że akurat koncept jest dość jasny, nie? Czy mógłbyś jeszcze wytłumaczyć jakoś bardziej? Kiedyś klatki kluczowe działały na zasadzie, że animator rysował klatki kluczowe, a starzyści tak. Często jest tak, że też teraz można łatwiej to zrobić na komputerze, po prostu przemieszczamy większość obiektów. Nawet jeśli rysujemy coś w 2D, to rysujemy to jak na komputerze, na przeźroczystej warstwie, więc co za problem zaznaczyć sobie tą główkę, przesunąć ją na następną klatkę o parę tam, nie wiem, pół centymetra, dorysować tylko różnicę ten i już mamy jakby zmianę. Nie trzeba rysować całego obrazka, wystarczy, że parę elementów. Więc teraz animacja 2D taka rysunkowa też jest znacznie prostsza, nie? Niż była, kiedy jeszcze nie było takich dostępów. Ale w gruncie rzeczy zasada pozostała ta sama. Potrzebujemy najpierw kilka jakichś prostych klatek, żeby wiedzieć, co w ogóle się będzie działo w tej animacji, a potem wypełniamy klatkami. No to one zasadniczo właśnie tak, jak mówisz o tych stażystach. I też często się brało, Japończycy też w ogóle w anime, bardzo często wiem, że był taki precedens, że zamawiali ogółem robotników, w sumie robotników, nie wiem jak to nazwać, rzemieślników chińskich, bo oni się zgadzali robić bardzo dużo za bardzo tanio. I faktycznie bardzo duża ilość starych studiów tak robiła. Więc, no bo tak naprawdę osoba, która ma pośrodku rysować te klatki, nie ma jakiegoś dużego problemu. Więc jak w ogóle podejść do takiego, żebyś praktycznie? Przydałoby mi się go kary, nie mam. Więc tak, jeśli mamy na przykład człowieka, który ma, nie wiem, to jest człowiek, ma rękę tu, a na samym końcu będzie miał rękę tu. Żeby wiedzieć, jak będzie wyglądał ten ruch, naprawdę trzeba...
maksymalny i wypadnie po środku nim. Mamy kartę środkową, mamy tą klatę. Chcą zrobić kartę środkową, to bierzemy ten punkt, wybieramy środkowy punkt. I to jest po prostu najprostsza metoda. Zaraz dojdę do tempa, bo to oczywiście się modyfikuje odpowiednio, więc jak na razie to jest największa podstawa. Myślę, a tu jeszcze przykład właśnie też. Tu macie trzy klatki kluczowe, a tutaj całe wypełnienie. Dobra, no to w zasadzie to jest najprostsze pytanie do was wszystkich. Co w zasadzie można animować? Wszystko. Wszystko zostaje. Okay. Tak. Czyli w zasadzie po pierwsze przemieszczenie, w ogóle układ jakichś elementów, gdzie one stoją w przestrzeni, kamerę, czyli jak w zasadzie ma się widz do tego obiektu. Kolejna rzecz. Kształt, oczywiście kolor. To jest intuicyjne, więc każdy może wiedzieć. Z tą kamerą, no na pewno warto o tym pamiętać, bo czasami fajnie jest zrobić jakiś fajny obrót i tak dalej, to daje super efekty, tylko często na przykład się zapomina o tym. Jak postać sobie grzecznie stoi, to nie myśli się o tym, że można obrócić kamerą, a nie postacią. Więc to jest też bardzo fajne do zapamiętania. No więc to takie bardziej dałam, żeby po prostu było. No to teraz tak. Parę takich rzeczy, które jak chodzi się na jakikolwiek kurs albo, nie wiem, na studiach, to dosyć będą są najważniejsze rzeczy i tak dalej, więc zacznę po parę takich fajnych, prostych rzeczy, na których jeśli oglądacie najczęściej jakieś filmy animowane, nie zwraca się uwagi, a jednak warto je mieć pod uwagę. Pierwsza rzecz tempo, nie? Wiemy fajnie, że mamy pierwszą klatkę, ostatnią klatkę i gdzieś tam na szybko sobie jakoś wypełniamy, ale kiedy na przykład robimy postać, która nie wiem, biegnie i zatrzymuje się, to mamy nawet taki fragment, gdzie postać zaczyna szybko, a potem fajnie. No okej, okay, to jakbym zrobiła tą klatkę, to klatce wypełniać, nagle nam wyjdzie, że postać biegnie jakoś i zwalnia w zasadzie w tym samym tempie. Więc jak myśleć, czy chociażby przykład, słynny przykład odbijającej się piłki. Czy mamy piłkę, którą odbijamy o ziemię. Lecisz to do ziemi, odbija się, leci i troszkę spowalnia, zanim się skapnie, że chyba dotyczy ją grawitacja i spada znowu, przyspieszając. No to gdybym robiła to w zasadzie tych klatek dokładnie po środku, no to wiecie, że ta piłka leci, no tak sobie leci, leci, nie przyspiesza nigdzie i tak dalej. Więc szybkie pytanie. Jeśli chcemy mieć ruch szybki, to potrzebujemy dużo klatek czy mało klatek? Mało. Dobrze. I to jest fajne, że wiecie to intuicyjnie, bo spotkałam się, że niektórzy jakby nie rozumieją tego konceptu i myślą, że jak potrzebny jest ruch szybki, to potrzebny jest dużo klatek. Właśnie na odwrót. Czy mamy mniej klatek, to jakby w sekundzie ta ilość klatek zajmuje mniej, więc często ten ruch jest szybszy. Czyli animując naszą piłeczkę, robimy bardzo mało klatek jak uderza, po czym więcej klatek jak jest na środku i potem znowu bardzo dużo klatek. Tu mamy przykład wahadła, gdzie w zasadzie chciałem sobie zrobić, że jest bardzo szybko tutaj, a potem znaczy bardzo szybko tutaj, a tu spowalnia. No co jest logiczne, nie? Jak mamy sobie takie wahadło, to no, w zasadzie jest tu szybko i tu spowalnia, szybko tu spowalnia, szybko spowalnia. I patrzcie na rozkład klatek. Tutaj jest po kolei, jak on ustawił te klatki, w stosunku jakby położone do siebie, jakbyśmy je położyli, wiesz, na zasadzie, jak je położyć, położenie obiektu, jak je położyć koło siebie. Te klatki wszystkie docelowo będą równo ustawione, jeśli będziemy je animować i składać razem, ale idea jest taka, żeby więcej używać klatek w miejscu, gdzie jest coś wolniej, a mniej klatek, gdzie jest coś szybciej. No więc jak to sobie wyobrazić już praktycznie zrobić? Idea jest taka właśnie, że ten środek ustalamy sobie i chcemy, żeby zaczął szybko ruszać ręką, a kończył wolno, to ustalamy sobie, że ten środek, czyli zaczyna szybko, czyli dość szybko nam pójdzie tu, przesuwamy go sobie tak naprawdę tutaj. Dobrze. Czekaj, bo już próbuję wymazać. I teraz, czyli mówię, że ustalimy sobie na linii czasu tu na środek. Więc pomiędzy środkiem a tym damy sobie na przykład jedną klatkę. To tutaj będzie szybki ruch, a potem będzie nam spowalniał. Więc pomiędzy tym a tym stawiamy sobie tyle klatek. Oczywiście wszystkie stawiamy na połówkach, czyli pomiędzy tym a tym dajemy sobie środek, pomiędzy środkiem a dołem dajemy sobie tą klatkę, pomiędzy środkiem a tym dajemy sobie tą klatkę. Ale to będzie jednostajny ruch. No właśnie to jest wiesz przykład, ja nie mówię tego, praktycznie zrobi się to troszkę inaczej i nie da się ten ruch tu, bo jego się troszkę przesunie, kolejny się troszkę przesunie i w ten sposób. Teraz będzie dosłownie tak jak... Ale
Więc to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. W ogóle to jest najważniejsze tak naprawdę, żeby pamiętać o tym kontekście, że tak naprawdę większość ruchów nigdy nie jest w tym samym tempie. Chociażby przykład piłki, chociażby przykład jakiegoś uderzenia, które w pewnym momencie jest szybsze, a najpierw jest wolniejsze. Trzeba się załapać i uderzyć. To właśnie tak naprawdę większość ruchów jakichkolwiek animowanych stosuje tą zasadę, że rozpad czasowy nie jest jednostajny. Tak, ten jest szybszy, tak, ten jest wolniejszy. Dobra, druga rzecz. Ta rzecz wydaje się w zasadzie taka niepowodnego ze wszystkim i tak dalej. To jest bardzo ważna zasada, tak zwana akcja połupu. Wydawać mi się mogło, a co to na rzeczy? W sensie mówimy o tempie, ale mówimy o łupu i przecież to chyba jest związane tylko ze stylem i z artyzmem. Nie, ani trochę. To jest bardzo ważny element, ponieważ masz taką rękę. Ja teraz zrobię przykład dokładnie, znaczy myślę, że każdy z was gdzieś tam wie, co się wydarzy, ale staram się wam dać po prostu przykład. Nie masz nigdy dyszki, nie? Nie, nie mam. Chwilę. Mamy sobie kształt, będę używać programu do animacji wektorowej, ale on nam w zasadzie da przykład, co by się działo, gdybyśmy nie używali łupu. To będzie nasza klatka pierwsza. Chcemy, żeby ten coś nam bujnął się w tą stronę. Okej? Okay? Żeby ostatnia klatka była w tą stronę. Teraz ustawię sobie na, nie wiem... Bo ty zrobiłeś to, tak to było zamówione, nie? Co? To im daje nitka, czy nie? Czy to zrobiłeś? Nie, nie, nie. Jak to zrobiłeś do sobie, tak? Chcieliśmy zrobić nitkę na lekarz. Chcieliśmy się odzywać. Czyli rozumiem, że wystarczy się zgłosić i tak, nie można się tego, to trudniej, spoko. Jak najbardziej. Dobra, może tego. Dobra, bo ustawiłam sobie, że jestem czas na pierwszej sekundzie, czyli to będzie przyjmiona nasza ostatnia klasa. Więc używam sobie ruchu, żeby się to obrócić i przemieścić w czynniku. Czekajcie, włączę sobie ruchu. Pierwsza klatka, ostatnia klatka. Czy wiecie, co się stanie? A podejrzewacie chociaż? Tak, dla mnie się pojawi. Nie, nie, nie. On to wypełnił. Mówię, że to jest program wektorowy, więc on teraz osiągnie.
to działa tak naprawdę na masie różnych przykładów. To jest najbardziej podstawowy przykład, żeby sobie to po prostu łatwo wyobrazić. No, więc myślę, że zrozumiałam. Staramy się kombinować, jak tu ruszać większość rzeczy po łuku i starać się niektóre rzeczy naprawdę nie robić. To samo na przykład, jak ruszymy głową... Nie, w sumie nie. W sumie myślę, że to jest najprostszy przykład i na nim zatrzymamy się. No oczywiście to zajmie, ale zapomniałam się, tak podstawową jeszcze rzecz, pomijając fakt w animacji, że jakby na przykład wektorowe jest to mega ważne, bo wektory ci nie ogarną, że musisz zachować wielkość, tylko będą ci po prostu dawać średnią jakby umiejscowienie punktu, więc to jest mega ważne. Ale na przykład w animacji tradycyjnie jest jeszcze jeden plus ruchu właśnie takim po łuku, czyli dynamizm. Znacznie zwiększa nam to dynamizm, to na przykład ten środkowy przykład, gdzie no po prostu tam pierwszy obrazek to jest w zasadzie, a drugi to już jest cios, więc na tej zasadzie. Ok, i teraz idziemy dalej. Akcja i reakcja. Czy ktoś domyśla się, dlaczego dałam tutaj ręki? Chyba kopytki odtrąciłem. Aż mamy sobie włosy. Gdy mamy kopytki, to odtrąciłem chyba. Tak. I co będzie z grzywą? Tak, poleci do góry, a potem wróci. Dokładnie. Na tym polega akcja, reakcja. Rzadko kiedy zdarza nam się coś, że ruch jest z punktu A do punktu B i jest po prostu ruch jeden. Najczęściej ruch wiąże się z jakimś jeszcze czymś, czyli reakcją do ruchu. Oczywiście najłatwiejszym przykładem są włosy. Jak mam sobie włosy statyczne, ruszę je w prawo, to będzie reakcja, będą się bujać. Będą, ruszę je tu, do drugiego punktu, ale to nie będzie koniec ich ruchu. Cofną się jeszcze, na przykład tu akurat jest grawitacja, ale ogólnie. Do tego można zaliczyć każdy rodzaj bezwładności, czyli wiesz, właśnie ubrania, włosy, jakieś długie, odstające elementy, tak naprawdę, a nawet wiesz, ciało, ręka i tak dalej, ale także w ruchu. Tak naprawdę nasze mięśnie bardzo często potrzebują rozładowania energii i różne sposoby zrekompensowania sobie naprężenia, więc to jest bardzo świetny przykład. Tak naprawdę, jeśli chcemy skoczyć, tak naprawdę potrzebujemy postać. Postać skaczącą i postać stojącą, tylko żeby to wyglądało. A właśnie, na tym polega akcja, reakcja, żeby mieć taką naprawdę, że powiem, sensowną animację, to potrzebujemy zrobić coś jeszcze, co jakby odpowie na to. Czyli w tym przypadku, jeśli chcemy skoczyć, to potrzebujemy, bo się przygotowuje do skoku, a następnie po skoku również ta siła na niego działa, więc znowu działa na niego. I teraz to wygląda przekonująco. Więc mogę wam pokazać, teraz spróbujemy otworzyć jakieś ten w naszym programie do zabawy. Jak już nie przejmujcie się, że nie ma posłuchowa. Jak jesteście profesjonalnie, po co zrobić całą postać, skoro można jej zostawić ją bez zoom, skoro tak nie będzie widać na bez zoom. Ale na przykład, czekaj, muszę skasować całą animację, bo mam prawdopodobnie... A nie, nie, jest nie ma, dobra. W tym momencie decydujemy się na jej głosy. Do tego miejsca. Dobra. Spróbujemy, jak to teraz wyjdzie. Dodajemy trochę bezwładności. I wygląda
No to tak. Wiem, że te czerwone się nie ruszają i tak dalej. Normalnie bym sobie jeszcze zbalansowały kilka razy, ale jakby to w najprostszym etapie. W najprostszym możliwym przykładzie. Zwykle są były dwie osoby, no to i oczywiście sam gotowy przykład, no to przykład muku, ale to myślę, że każdy jest w stanie go zrozumieć tak intuicyjnie. Szczawią ci wrócić i jeszcze będzie się drgać i w ogóle struna. Dobra, więc tam się struna. Dobra, idziemy dalej. To jest rzecz, która tak naprawdę jest taka typowa dla animacji i pewnie się zastanawiacie, czy to jest w ogóle ważne. No, w zasadzie zaraz się wykonamy. Było brzmienia, czyli tak naprawdę przedstawianie rzeczy o wiele mocniej niż byłyby tak naprawdę w realu. Szczególnie oczywiście wiadomo, robimy super realistyczną animację, gdzie mamy ludzi, którzy wyglądają ludzi, no to trzeba się struktury powstrzymać, ale jak robimy kreskówki, jak robimy w ogóle jakąkolwiek animację właśnie tego typu, bardziej jakąś rozrywkową, bardziej jakąś mniej poważną, to jest naprawdę ważne. Mogę wam pokazać pewną animację, która jest, mogłem być mistrzowska i bardzo dobrze, i bardzo mocno to stosuje. Kucyki powiem. Więc tak naprawdę nie mówię o jakichś minach, które są specjalnie zrobione, tylko te wszystkie elementy, to były elementy wyolbrzymienia, o treści było wyolbrzymienie ruchu. One mogły tak naprawdę zrobić a zrobiła tak, sorry, w sensie jej głowa wyleciała tu. To samo jest na przykład Miki rzucająca się na Twilight. W sensie to jest zabieg, że nagle ten ruch staje się 3 razy, albo 10 razy bardziej dynamiczny. Tego oczywiście to jest oczywiście widoczne tylko jak sobie zatrzymamy, nie? Że to tak trochę bardzo wygląda, tak to wiecie, świetnie do kombinacji ładnych domenów w ogóle. Ale w dobrej animacji to daje naprawdę super efekt. W sensie po pierwsze czuję siłę tego, pomyślę o tej chwili, która się rzuca na nią i teraz widzicie jaka jest jakby siła tego, że ona się rzuca, jak bardzo jakby Twilight była jakby ze sobą statyczna w tym momencie, kiedy stała i kiedy ją nagle pięknie rzuciła, to tyle statyczne, że jej głowa została w tym miejscu, nie? No jakby słowami jest to ciężko wyrazić, ale jak oglądacie takie coś, to sprawia to wrażenie może nie realniejszości, ale takie wrażenie bardziej jakby bardziej większej intensywności całej animacji i całej tej. Rzecz, która mi się wydawała, po co nam to, po co nam jakieś wyolbrzymienie, przesadzanie, rozciąganie i tak dalej. To jest naprawdę wbrew pozorom bardzo ważna rzecz, żeby zrobić coś, co wygląda dobrze i coś, co faktycznie, no jakby patrzę się na to, myślę, kurczę, wow, wiecie, coś takiego, więc tak. Jeden z powodów, czemu lubię anime, bo ta twarz wybrzmia emocje, tak. Się zawsze. Tak, znaczy oczywiście SD to jest jeszcze osobna historia, nie? Ale same też twarze, nawet jeśli są postaci narysowane tak poważnie, nie? To i tak bardzo często robią duże wyolbrzymienia na samej zwykłej, nawet nie takiej, wiesz, super deformy. To i tak robią bardzo dużo. To są same duże oczy, już podkreślają oczy. No, to już dużo daje. Więc, dobra, idziemy dalej. To jest kolejna z zasad, którą w zasadzie często ludzie mówią nawet, że to jest jedna z najważniejszych, czyli uwzględnienie tak zwanego squish and stretch, czyli o tym, że większość rzeczy, dwa duże ilość materiałów, zasadniczo w jakiś sposób się rozciąga, w jakiś sposób się zgniata. Myślę, że najprostszy sposób jest wyobrażenie sobie spadającego ciasta. Nie? Ono, jak je puścicie, nie zachowa swojego kształtu, zmieni swój kształt, rozpłaszczy się. Więc oczywiście przy każdym tak naprawdę wyobrażamy sobie małego, uroczego stworka, on będzie miał moment ścisku, moment rozciągnięcia. Żeby ruch był bardziej realny, to też warto to... To jest jakby wszystkie te elementy, o których teraz mówię, one wszystkie się tak naprawdę wiążą ze sobą. Bo tak naprawdę to jest pewien element wyolbrzymienia, albo wyolbrzymienie ma pewien element spisza and stretch. Więc wydawałoby się, że przy takich sensowniejszych animacjach, które nie są takie głupkowate i tak dalej, to w sumie po co coś takiego? Ale to jest bardzo ważne w wielu naprawdę elementach. W sensie patrzcie chociażby na postać rysunkową, która jest całkiem tak narysowana, że mamy w stylu jednolitym. Nie mamy żadnych jakichś deformacji i tak dalej, a wciąż mamy ogółem użytą tą zasadę i ona wygląda bardzo dobrze. W sensie daje naprawdę bardzo dobry efekt i to jest coś, o czym warto pamiętać. Oczywiście przykład też człowieka, w sensie także w ruchu. W sensie momenty, nie wiem, jakby to myślę, że intuicyjnie wiecie, że w niektórych momentach warto faktycznie zrobić wyciągniętą sylwetkę, wyprostowaną, a w innych momentach bardziej skurczoną. I to jest dokładnie to. To się liczy w prawie wszystkich postaciach. Tak samo jest, nie wiem, jakaś Pinkie Pie skacząca, która
najpierw się strasznie ścieśnia, a potem się bardzo rozciąga. I to są, wydawałoby się, taka głupota, a jest bardzo ważna i trzeba bardzo o niej pamiętać. I czy ja coś jeszcze mam? Nie. To w zasadzie było takie kilka bardzo ważnych, najważniejszych w zasadzie zasad animacji, o których często się w ogóle nie zwraca uwagi na nie, a warto się do nich stosować. Dobra, teraz mam do Was pytanie. Znaczy część ludzi już pamięta, bo było na samym początku i słyszało, co chcecie zapytać, a część ludzi nie wie. Tak, to mają być warsztaty, więc ja bym chciała, żebyście też się pobawili. I więc teraz tak, mamy kilka propozycji. Więc tak, możemy się pobawić i spróbować zrobić animację poklatkową, gdzie każdy z Was będzie coś rysował po prostu na... Znaczy nawet każdy z Was będzie, kto będzie chciał, nie? Nie będę nikogo zmuszać. Chyba. Może akurat będę chciała kogoś zmusić, nie masz. Dobra, w każdym razie. Albo będziemy rysować na kartkach i spróbujemy coś zanimować. I idea jest taka, że normalnie jeśli mam ten panel prowadzony rano, to ja to zwykle montowałam i po prostu na końcu konwentu się dopuszczało, ale nie zdążę, niestety bo jest za mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć przez ten. Znaczy no, byłoby ciężko. Więc dlatego, ale potem mogę to zmontować po konwencie i wrzucić na stronę, żebyście zobaczyli, jak to wyszło. Więc oczywiście w międzyczasie będę dawać jakieś dodatkowe wyjaśnienia, bo jak widzicie, to ja potraktowałam na szybko i po macoszemu jakieś takie niektóre przydatne rzeczy przy animacji takiej dodatkowej. Drugim moim pomysłem jest tak, że możemy tu wszyscy przyjść i korzystając właśnie z tego programu, właśnie miałam już powiedzieć bardzo o programu, ale to was. Korzystając z programu, spróbować coś zanimować wektorowo. Po prostu będziemy razem wymyślać, co będziemy robić i każdy będzie mógł sobie spróbować coś zanimować, jak odpowiednio przedstawię jakby narzędzie, które są używane. Albo możemy robić inaczej, możemy się po prostu podzielić, kto chce, będzie mógł potestować coś na kompie, kto chce, będzie mógł rysować, więc nie wiem, kto z Was w ogóle chce brać udział i coś spróbować takiego zrobić. Wszyscy. Czyli wszyscy, którzy zostali, co? Chciałam powiedzieć? Okej, dobra. To nie wiem, możemy coś wymyślić wspólnego, gdzie każdy zrobi część klatek po prostu, albo każdy zrobi swój własny. To obawiam się, że... Ile mamy czasu? Jest więc ta pierwsza. Ale ile dobrze, proszę o właśnie nie wiem, to dobre pytanie. A potem jest niby sleep room od 22. No to tak, pół godziny. Mamy niby pół godziny, to jest mało, ale myślę, że nie będzie problemu, żeby jeśli chcecie, byście rysowali dłużej. Nie, ty nie chcesz 22, chciałbym już spać. Znaczy, ja problem, że to jest strzałem. Cało było, skoro nie było. Ale czekaj, 24 klatki. To nikt nie wygrał. To nie było. No to nie jest to problem. No to było. No to było. No, nie jestem chyba powiedział, że nie, bo nie jestem w takich kreatywnych, się zastrzeżę. Nie, nie mam. Ja nie mam. Może coś nie wiem, czy jest to po prostu. No wiem, nie, nie. Nie mam pojęcia ile, ale trochę. Stwierdziła, że będzie sobie robić anime i znajdzie sobie program zrobienia anime, więc to program, który się nazywa Anime Studio Pro. Więc tak, oto zaczęła się moja przygoda wiele lat temu, więc oczywiście odkryłam, że nie da się tak, znaczy nie jest tak łatwo zrobić sobie od tak anime, tylko dlatego, że właśnie program, który nazywa się Anime Studio. Tam mamy. Czy możesz odpowiedzieć w sumie? Więc jest to program, który jest w zasadzie mało znany, a jest szczerze bardzo tani, więc pracę już go dawno mam, bo stwierdzili, że a jak lubisz, to czemu nie kupimy. Można kupić, tak patrząc się na przykład na wyrząd, który to jest akurat dziesiątka, ale ja docelowo uczyłam się na szóstce, na piątce, nie pamiętam, na jakiejś więc niewiele się różnią tak naprawdę te wersje, trochę zmieni interfejs, które wydaje na każdym, z których i tak nikt nie korzysta, ale mniej więcej coś takiego. Więc tak, najbardziej oczywiście podstawowym programem jest Flash,
gdzie można robić naprawdę dużo super rzeczy. Nie wiem, jak jest scenografia, bo się nigdy tak naprawdę nie orientowałam. Więc wiem, że jest jakaś wersja na pewno podstawowa, taka po prostu dla każdego. No i nawet ta adobowa, taka profesjonalna, no to też tam jest sporo tych gier. Co, Flasha, no umówmy się. No! Ale można sobie kupić odbudować, czyli nie wiem, co. No, można. Ale to jest piracy, więc w każdym razie on jest uznawany i wiemy, tak naprawdę, jeśli mamy jakieś właśnie firmy, które robią filmy o grafice opartej na wektorach typu Flash, no to zwykle właśnie korzystają po prostu z Flasha, więc z mojego tego programu z wektorami nie pamiętam, że była jakaś taka bardzo znacząca, ale są czasami takie teledyskowe animacje, jakieś tego typu rzeczy. Było zabrane w programie? Wow, to nawet nie wiedziałam, bo oni po prostu właśnie jeden plus. Bardzo pomniejszone, w sensie skrócone i tak dalej, ale to były plany, mogliśmy robić właśnie tak teledysk, ale
zatrzymał się na 20 sekundach. I to w To właśnie nie chciałem. No to miałem zamiar, bym to nie miał czasu właśnie. Dobra, nie wiem, czy ktoś będzie chciał rysować faktycznie? No wiem, że trochę czas jest mało, ale faktycznie można... Znaczy nie, jeśli ktoś by chciał coś spróbować, ja mogę to potem posklejać w sensie klatki i zrobić z tego animację i to się spokojnie będzie, więc jeśli ktoś jest chętny, to ja będę do jutra krążyć w różnych miejscach. Albo tu, albo przy stoisku Manada, więc jeśli ktoś by chciał, może ktoś coś podrzucić i śmiało możecie się pytać, o jak coś zrobić i tak dalej, więc nie wiem, czy będziecie chcieli, no. A jak nie, no to w takim razie... Nie wiem, czy ktoś jeszcze jakieś pytania ma może? Ja? Chciał. Bo właśnie mam problem z tymi kartami kluczowymi. Właśnie nie wiem, w którym dobrym momencie muszę je robić. W którym momencie? Tak. Najlepiej, kiedy wyobrażasz sobie ruch i myślisz sobie o miejscu, początku tego ruchu, końcu tego ruchu i jeśli masz zmiany w jakimś trakcie tego ruchu. Przykładowo tam był człowiek, który szedł i się w pewnym momencie schylał i wstawał. Czyli mamy początek jakby całej sekwencji, czyli jest idący człowiek, koniec, czyli stojący człowiek. W międzyczasie mamy zmianę akcji, czyli jego schylenie. I to są tak naprawdę trzy najgłówniejsze rzeczy, które musisz mieć jako kartki kluczowe. Kiedy mamy fragment, kiedy człowiek idzie i skacze, to potrzebujemy moment, kiedy człowiek idzie. Prawdopodobnie moment, który przygotowuje się człowiek do skoku, bo to jest zmiana stażu. Idzie i ma zupełnie inny kształt, niż przygotowuje się do skoku. Po czym element, kiedy człowiek jest w trakcie skoku, bo wygląda zupełnie inaczej niż ten człowiek, który się przygotowuje do skoku. Człowiek upadł już, kiedy dotyka już ziemi, upadł. No i być może, nie wiem, potrzebujący na tej zasadzie. Musisz szukać początku i końców ruchu plus elementów, momentów, kiedy zmieniasz coś znacząco. Czyli ogólnie zawsze, kiedy jest zmiana stanu się. Tak, co za tutaj prosimy? No chodzi o to, że im więcej klatek, tym płynie sterka. No tak, oczywiście. Nie? To jest kluczowe, to jest twój gwarancja na to, że nie popsuje ci się, że nie popsują ci się proporcje postaci, że będziesz na pewno wiedział, co się dokładnie wydarzy. Warto w ogóle po takich klatkach kluczowych w ogóle robić sobie już próbę jakąś, żeby zobaczyć w ogóle jakoś sensownie wygląda. W sumie mogę pokazać jeszcze jedną rzecz, to jest bardzo delikatna, to była robiona rzecz może 2 godziny, więc rzecz na urodziny koleżanki zrobiłam na głupa i jej postać i jeszcze w zasadzie, znaczy w sumie kilka klatek, a potem zaczęłam budować szczegóły i teraz może idziemy całe, bo po kolei jak to widzicie, to było pierwsze, potem coraz więcej klatek, potem jakieś różne elementy, które się bujały, potem się bawiłam linię. O, to nie jest tak. No mówię, to zajęło mi się 2 godziny zrobienie czegoś takiego. Ale najlepiej bardzo ładne. No wiesz, saj i jakieś tak naprawdę wiesz. No z takiej animacji pokładkowej, że możecie robić czymkolwiek, obejmie, że jest to Paint czy Photoshop i tak dalej. No tylko to trzeba połączyć, więc w sumie, jeśli chcielibyście sprawdzać, czy w ogóle animacja jakoś sensownie wygląda, czy nie, to szczerze polecam jakieś najprostsze programy do GIF-ów, na przykład GIFAT. To jest program, który zajmuje może 500 kilobajtów. Polega na tym, że sobie otwieracie klatki i następnie nie po prostu jakby zapisujecie jako GIFa i od razu jakby renderuje wam to jako GIF. Tak mamy wszystkie te GIFy. Mówiłam to też, że tak, jak renderuje się GIF, to też takie kropki robią. Tak, bo po prostu GIF jako format ma inny, znaczy ma mniejszą ilość kolorów kodowanych, więc jakby dlatego próbuję sobie wykminić, co to miał być za kolor, ja nie znam tego koloru, to w sumie dam sobie coś, co znam i dlatego wystawiam różne kropki. Ale ty chyba chcesz renderować takie... Nie, wiesz co, w dużej ilości programów, tylko czasami... Na przykład w Gimpie tak nie mam, ale na przykład jak we Flashu... Nie, bo to też jest takie specyficzne, że one są tak blisko siebie, takie dużo takich... Ten, nie? Propeczek. Tak, ale one są tak różne, takie na kratce jakby. Tak, tak. No. Niektóre programy tak robią. No właśnie, nie. Ale to jest najważniejsze po to, żeby sobie sprawdzić, czy wszystko działa, bo to... Czego używasz do ostatecznego jakiegoś renderu klatek? Znaczy ogólnie to już... Czy tylko zostawiasz mi w sensie w ten sposób? Znaczy już nie mogę z Gimpie, znaczy z Gimpie mogę to render... Ale czy używasz takiego w sensie, no dobra, w Gimpie się da, ale w sensie jakiś program właśnie po to, żeby wziąć klatki i wszystkie otworzyć razem, a potem je po prostu wyrenderować, bo nie wiem, mało i albo coś?
Znaczy, ja, znaczy jest zwykle tak, że ja nie też renderuję bezpośrednio, nie? Aha, ale też mogę użyć jakiegoś takiego, nie wiem, jakiejś tam karty, jeszcze coś takiego. Dobra, bo ja na przykład używam programu... Ale ja nie widzę, że jestem na tym podaniu, wolę je posunąć od razu do tego... No tak, jeśli ktoś nas pleszał, to można robić. Ja na przykład często robię same grafiki po prostu osobno, ale dopiero na sam koniec je sobie tam postaję, bo w sumie ja czasami lubię, kiedy wyjdzie coś przypadkiem, więc... A. Ale to dlatego, że po prostu jakby pani się rysy, nie mówię cię, co wyjdzie, wiesz, bo... No dobra. Ale dobra, ale czasami wychodzi dobre ręce, więc na przykład... Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle korzysta i robi się, nie wiem, edycję w ogóle filmów i tak dalej, jak na przykład After Effects daje radę fajnie złączyć klatki i to bez żadnej straty jakości. W sensie Adobe After Effects, nie wiem, czy ktoś to robił. Tak, w sumie, jak robiliśmy przeszkodę z Juliana, to było 3D, to właśnie wykrywaliśmy na manie klatki sobie oddzielnie wszystkie, to było super do After Effects. Tak, no właśnie After Effects jest fajny. Oczywiście wszystkie programy typowe do animacji 2D typu Toon Boom i tak dalej, tak najbardziej eksport jakichkolwiek klatek narysowanych gdziekolwiek, to jest spoko. Teraz ostatnio został udostępniony dla wszystkich program zwany OpenToons. Jest to program, który w zasadzie używało na przykład Studio Ghibli do swoich animacji. Więc jest teraz normalnie dostępny. Minus jest taki, że cała dokumentacja w zasadzie i opisy, tutoriale i tak dalej nie istniała po angielsku, ale teraz ludzie powoli ją tłumaczą, więc można na różnych miejscach znaleźć. Więc tak naprawdę sam program w sumie jest prosty i w sumie działa jak każdy inny program, który po prostu łączy ci klatki, tylko ma trochę inny układ, taki nietypowy dla nas, bo jakby warstwy idą w tą stronę, a klatki idą w tą stronę, więc jest trochę dziwne niż zwykle, bo zwykle idzie, że masz warstwy, a klatki ci idą. Niby to takie trzego, ale w sumie sami się dziwne. Jak się obudzicie klatki, to nie można pracować, jak właśnie obudzicie synonimy. W gimie w ogóle warstwy to klatki, połączenie. Nie papetowo, bo to się mówi.
Idziesz po mamie, a to się taka pigerna na twarz i nie żyjesz. To była skrywera. I mówisz, że wynika się w takim miejscu. To były moje wszystkie klaski, w sensie Elainarku właśnie, wszystkie omiały w zasadzie na... To był jeden prosty skok, to było tak jak ty zrobiłeś coś takiego. Tak to wygląda, jeszcze to one będą fajną z nic nie mógł. Tak z siebie, tak z Thank you.
ale jak gra to będzie raz lepszy styl, to no, w tyłu, z drugi Nexus Vita. A on się całą operacją z nimi stylu. To znaczy, który to zakład? No, sobie robi jakiś ten, który się zrobił prędkość, w stronie leciał. Ale jak to koniec nagrania.